Audioteka przedstawia Hans-Helmut Kirst Wilki. Przełożyła Barbara Tarnas. Czyta Mateusz Drozda. Copyright Wilhelm Hein Verlag München. Copyright for the Polish translation: Jacek Axman. Copyright for the Polish audio edition: Audioteka. Kto z wilkami wyje, niech nadal prowadzi psie życie. Przysłowie mazurskie. Jest to historia niejakiego Alfonsa Materny. Zdarzyła się w jednym z owych odległych zakątków Ziemi, w których czas wydaje się stać w miejscu. Ten zakątek nazywał się Moulen, dokładniej wieś Moulen, położona w południowej części Prus wschodnich, pomiędzy bagnem, lasem i jeziorem. To, co się stało, miało początek w 1932-1933, a kończyło się przez 12 lat, które potem nadeszły. W latach tych świat został zniszczony niczym ogród, do którego wtargnęły dziki. Zanim jednak nastąpiła ta katastrofa, płodzenie i śmierć były w Moulen tak naturalne jak deszcz i słońce. Ziemia była łóżkiem i całunem, namiętności ludzkie zaś wydawały się niczym innym niż prawem natury. I nie jeden uważał Pana Boga za pana brata. Ten Alfons materna jednak pragnął żyć nic poza tym. Cena jaką musiał za to zapłacić, była wysoka. Umierali przy tym ludzie. Ale wówczas na Mazurach nawet trupy mogły pobudzać do śmiechu. Część pierwsza. Godzina wilków 1932 1933. Rozdział pierwszy. Zgraja psów to zajęcy śmierć, ale siła rozrodcza zajęcy przewyższa wszelkie starania psów. Nic na to nie poradzi, rzekł Alfons materna, kiedy doniesiono mu o śmierci syna. Rozpostarł bezradnie ramiona. Pochylił przy tym głowę, jak gdyby nie chciał dopuścić, aby ktoś mógł cokolwiek wyczytać z jego oczu. Twarz miał całkowicie bez wyrazu. Śmierć jest częścią naszego życia, powiedział. Był o tym przekonany. Od chwili narodzin, człowieka na każdym kroku czyhał na niego koniec. Dusiły się niemowlęta, małe dzieci topiły się w jeziorze, konie tratowały ludzi na śmierć, padali od udaru słonecznego, wyniszczał ich alkohol. Nie pytam, dlaczego musiał umrzeć. Na to pytanie nikt nie może mi dać odpowiedzi, ale jedno chcę wiedzieć. W jaki sposób zginął? Zobaczyłem tylko, jak leżał przede mną, oświadczył Moritz, który przyniósł wiadomość. Materna podniósł głowę jak zwierzę, które coś węszy. Jego oczy spojrzały przy tym na ręce posłańca śmierci, które miętosiły niebieską czapkę z daszkiem. Znasz mnie, Moritz, nie musisz przede mną przemilczać prawdy. Potrafię ją wznieść. Zaraz go tu przyniosą, powiedział Moritz wymijająco. Już są w drodze. Czy zdarzyło się jakieś świństwo? Zapytał materna. Ja nic takiego nie powiedziałem, odrzekł Moritz pospiesznie. Cofnął się przy tym, jakby ujrzał drzewo, które się na niego przewraca. Wiem tylko tyle, że on nie żyje. Wokół nich były czarno-szare ściany, jak skały, na których dym z ognisk pozostawił ślady. Duża izba materny przypominała jaskinię, w której stały kanciaste krzesła i szafy. Wszystko jakby wykute w kamieniu. Kto cię tu przysłał? Alfons Materna nie był zbyt wysoki, sprawiał jednak wrażenie krzepkiego jak konar drzewa. Poruszał się zwinnie, niczym pies myśliwski, i miał spojrzenie lisa. Gęsta sieć zmarszczek pokrywała jego brązowo szarawą twarz, choć ukończył dopiero czterdzieści lat, tak jakby przez całe życie się śmiał. Teraz jednak jego oczy patrzyły posępnie. Kto mnie tu przysłał, to Johannes Eichler polecił mi. Wobec tego, rzekł materna ledwie słyszalnie, zdarzyło się świństwo. Spodziewałem się tego, choć może nie w takim stopniu. Zacisnął dłonie. Jego prawa dolna powieka zaczęła drgać. Oblał go pot, a twarz wyglądała jak oblepiona mokrą bibułą. Moritz powiedział zmartwiony. Nie denerwuj się, takie rzeczy się zdarzają. Któż to może wiedzieć, co się naprawdę stało? To wie tylko Bóg. Nikt nie wie wszystkiego, odrzekł materna. Ale coś, niecoś człowiek wie, o to się Bóg zatroszczył. Wie na przykład, że każdej jesieni opadają liście, i że każdy człowiek musi umrzeć. Ale niektórzy umierają z ręki innego człowieka. To jest morderstwo. Moricowi wydawało się, że dobrze zna ludzi z Moulen. Był pewien, że nawieść o śmierci syna Materna zdrętwieje i za nie mówi. Był przecież człowiekiem z Mazura, a tylko słabi dają po sobie poznać, co się dzieje w ich wnętrzu, tylko stare baby płaczą. Materna jednakże był do głębi poruszony. Kiedy zostało wspomniane nazwisko Johannesa i Chlera, zdawało się, że płonąca zapałka padła na snop słomy. Alfons Materna powiedział: jeśli to oni zabili mojego syna, to biada im, będę dochodził sprawiedliwości i nie cofnę się przed niczym. Jest tak jak przypuszczałem: Alfred został zabity. Materna stwierdził to stojąc w bramie swego obejścia. Patrzył na wóz wiozący zwłoki, który zbliżał się powoli ku niemu. Poznał od razu ten wóz. Był własnością Johannesa Eichlera, oba konie również. Na koźle zaś, obojętnie jakby wiózł worki z mąką albo kartofle, siedział Eugen Eis, prawa ręka Ichlera. Ais podniósł na powitanie dłoń, w której trzymał bat. Tu leży! powiedział do materny i wskazał na postać z tyłu wozu. Kto by to pomyślał? Dziś żyje, jutro gnije. Tak to bywa. Alfons Materna podszedł do wozu. Widok martwego syna uderzył w niego z taką siłą, z jaką mazurscy drwale powalają drzewa. Korony drżą już pod pierwszym ciosem. Eugen Eis pokiwał głową. Rzeczywiście niezbyt ładny widok. Cały wóz jest zapaprany krwią, ale ja to oczyszczę. Leżał tam syn Alfonsa Materny. Skulony kłębek kości, ciała i szmat. Twarz była bezkształtną masą, krwawą papką. Pierś miał przebitą, jakby ktoś kilkakrotnie uderzył w nią kilofem. Jak to się mogło stać? zapytał materna. Eugen ice poinformował skwapliwie. Pech! Znajdował się na linii strzału. Materna dalej wpatrywał się w poszarpany tułów. Widział podobne trupy pod verdę, w Moulen jeszcze nigdy. Śmierć na Mazurach sprawowała swój urząd rzetelniej. Zarządziliśmy ćwiczenia alarmowe, oznajmił Eugen Eis. My, to znaczy ludzie z Heimatschutzu. terenem ćwiczeń były jak zwykle bagna. Ćwiczono rzucanie granatami ręcznymi, tym razem z ostrym ładunkiem. Mężczyźni wychodzili po kolei do przodu i rzucali. I tak to się stało. To było morderstwo, stwierdził materna głucho. Tylko się tak nie rozpędzaj, powiedział Ais ostrzegawczym tonem. Nie tak pochopnie. Czyżbyś miał coś przeciwko naszemu hajmaczucowi? Tak. Skoro ten związek okazał się zgrają morderców, to mam coś przeciwko niemu. Bzdura, rzekł Ais. Dał do zrozumienia, że jego cierpliwość jest wielka, ale ma swoje granice. Nasi ludzie rzucali granatami, nie mieli pojęcia, że po tamtej stronie, w wysokiej trawie Dokładnie tam, gdzie rzucali, leżał Alfred. Kto mógł przypuszczać, że normalny człowiek w środku dnia leży sobie od tak w wysokiej trawie? Materna cofnął się. Nie mógł dłużej znieść widoku syna. Spojrzał w niebo, jakby szukając pomocy. Niebo nad Mazurami było jak stalowo-niebieska, rozpostarta chusta. Bolały go oczy. Przysłonił je dłonią. Możesz mi wierzyć, to był nieszczęśliwy wypadek. Powiedział Eugen Eis. Uwierz mi we własnym interesie, bo do tej grupy, która ćwiczyła na bagnach, należał także twój najstarszy syn Herman. Herman był przy tym? Oczywiście. Należy przecież do naszych najlepszych ludzi. My nie mamy żadnych uprzedzeń. Nie jesteśmy pamiętliwi. Chętnie widzimy każdego, kto chce z nami współpracować. Udało wam się zrobić z niego mordercę własnego brata. Możesz to sobie nazywać jak chcesz, dopóki nie słyszy nas nikt trzeci. Faktem jest, że trzech ludzi było uzbrojonych w granaty, wśród nich Herman. Rzucali nimi Herman także, na nieszczęście dokładnie tam, gdzie leżał Alfred. Tak to było. Alfred Materno odwrócił się i odszedł. Powlókł się w stronę wzgórza, na którym stał Bóg Czerwony, zwany także Krwawym. Zasadził go jego ojciec przed 42 laty w dniu, w którym on się urodził. Stała tam też koślawa ławka. U stóp wzgórza w płytkiej kotlinie leżała wieś moulen. Ale materna jej nie widział. Jego oczy były przesłonięte łzami. Ale go wzięło, stwierdził Eugen Eis obojętnie. Ujawnił swoje uczucia. Kto by się spodziewał? To wszystko jest bardzo smutne. – powiedział Moritz. – Co mam robić? – Pomóż mi to wyładować – rzekł Eugen. Ale zanim zabrali się do przenoszenia zwłok do domu, zjawiła się Margarete, żona materny. Z wymuszoną godnością podeszła do wozu. Twarz miała kredowo-białą, oczy patrzyły nieruchomo. – Ona wie, co wypada – szepnął Moritz z uznaniem. – Zupełnie inaczej niż jej mąż – co ona widziała w tym maternie szepnął mu w odpowiedzi Ais jest dla mnie do dziś zagadką. Czy bardzo cierpiał? zapytała Margaretę. Ani trochę zapewnił Eugen Ais. Śmierć nastąpiła od razu przynajmniej taka pociecha powiedziała Margaretę. Gdzie mamy go zanieść? Do izby. Głos jej nawet nie zadrżał, dźwięczał jasno i mocno. Moritz przypomniał sobie, że zmarły nie był jej synem, spośród trojga dzieci materny tylko córka była jej. Patrzył jednak z uznaniem, jak odchodziła wyprostowana. Coś ci powiem, oznajmił Eugen Eis, kiedy wspólnie z Moricem ściągali zwłoki z wozu. Tu się sam diabeł nie rozezna i właśnie dlatego dla nas już najwyższy czas. Tu chodzi o naszą przyszłość i tak dalej. Eugen Ais pracował pewnymi ruchami. Ten syn materny żył sobie spokojnie i nie wadził nikomu, zupełnie jak jego ojciec. Ale takie coś nie ujdzie na dłuższą metę, w każdym razie nie u nas. Moritz chwycił za stopy owinięte w płachtę namiotową zwłoki. Diabel nie ciężki! My się tu mordujemy, a materna siedzi sobie na swojej ławce i gapi się na okolice. Kto wie, co on tam knuje. Eugen Eis skoncentrował się na swoim transporcie. Ułożył trupa w izbie na stole. W ten sposób wykonał polecenie. Wytarł ręce w płachtę. Na koniec powiedział, nie powinno się tu długo zostawiać, tej nędznej świni. Wkrótce zacznie śmierdzieć. Nie chcę nikogo widzieć, powiedział Alfons Materna. I nie chcę, aby mnie ktokolwiek oglądał. Siedział wciąż jeszcze na ławce pod czerwonym bukiem. Powinieneś być teraz w domu, Alfons. Jesteś tam potrzebny. Po śmierci rodziców tylko jeden człowiek na świecie mówił do niego po imieniu. Był to Jakub Jabłoński, jego jedyny przyjaciel i pierwszy parobek. Dzieci materny nazywały go ojcem, a było ich troje. Herman, najstarszy syn, ten, który rzucił w brata granatem, młodszy Alfred, który teraz był trupem i Brigitte, córka. Margaretę, którą poślubił po śmierci swojej pierwszej żony, mówiła do niego materna i to nierzadko tonem, jakby się zwracała do służby. Nie możesz się tu chować, Alfons. A co mam robić, Jakub? Tylko w obecności tego jedynego człowieka, materna, mówił to, co myślał. I tylko Jakub Jabłoński wiedział, że Alfons materna potrafi płakać. Widział łzy u tego twardego, mrukliwego człowieka trzykrotnie, po raz pierwszy, kiedy zmarła mu matka. Potem kiedy dziewczyna, nazywała się Hilda, została wyciągnięta martwa z wody. Po raz trzeci obserwował to Jakub właśnie w tej chwili. Nie płacz, człowieku, powiedział Jabłoński ostro. Masz teraz całkiem co innego do roboty. W końcu śmierć syna to nie wszystko, co się w twoim nędznym życiu może jeszcze przytrafić. Idź do diabła, powiedział materna. Bez ciebie? Zapytał Jabłoński. Jego chytre oczy zdawały się przy tym uśmiechać. Znali się obaj bardzo długo, jak długo sięgała ich pamięć. Urodzili się w tym samym roku, Alfons jako syn gospodyni, Jakub jako syn służącej. Całkiem możliwe, że odpowiedzialny za ten fakt był ten sam mężczyzna i czuł się też za nich odpowiedzialny. Wzrastali obaj jak bracia. A Im byli starsi, tym bardziej zdawali się upodabniać do siebie i swojego świata. Stali się bardziej nierozłączni niż wielu ludzi z tej samej krwi i kości. Czuję się jak porzucone dziecko, słabe i bezbronne, rzekł materna do Jakuba. To minie, zauważył Jakub. Zwłaszcza, że właśnie Eichler zdaje się spekulować na twojej słabości. Alfons Materna wyprostował się. Dlaczego mówisz akurat teraz o tym typie? Bo właśnie teraz Johannes Eichler przebywa w twoim domu. Alfons Materna, jak popchnięty, ruszył w stronę swojej zagrody. Jeszcze nigdy go takim nie widziałem, mamrotał Jakub. Mówił sam do siebie. Coś takiego często się zdarzało. Podobno na Mazurach każdy jest dla siebie najlepszym partnerem do rozmowy. Ale jeśli Alfons nie będzie uważał, johannes Eichler go okpi. Jest w tym wyćwiczony. Johannes Eichler zbliżał się do chałupy alfonsa materny początkowo ostrożnie. Przed bramą jego masywna postać zdawała się nawet przez chwilę podrygiwać w miejscu, potem jednak otworzył ją nogą niczym właściciel. Widział bowiem maternę w bezpiecznej odległości, na wzgórzu pod czerwonym bukiem. Na razie nikt się nie pojawił. Eichler wykorzystał okazję, żeby się rozejrzeć. Już wiele lat nie było mu dane oglądać tego gospodarstwa, przynoszącego ponoć największe dochody na całych Mazurach. To, co ujrzał, wydało mu się jednak niezbyt imponujące. Prymitywna, klocowata swojskość. Wygodne fotele, barwne narzuty, jak u cyganów, a nawet książki. Dobry nastrój eichlera narastał, zawołał donośnym głosem. Jest tam ktoś, komu mógłbym złożyć wyrazy współczucia! Zjawiła się Margareta Materna, lekko pochylając głowę, wyraźnie zasmucona, jednakże wyniosła. Johannes Eichler wyszedł jej z powagą naprzeciw. Kto mógł przypuszczać, że tak się stanie? zawołał. Dziękuję, że przyszedłeś, aby mi złożyć wyrazy współczucia! Po czym nastąpiły słowa, których uwieńczeniem było, trzeba się pogodzić z losem. Popatrzyli sobie w oczy i podali ręce. Jej gęste, uczesane z przedziałkiem, wciąż jeszcze lśniące blond włosy, sunęły się ku niemu. Jakże bym chciał powiedzieć ci teraz, co czuję, Margaretę? Nie było to konieczne. Margaretę mogła kiedyś zostać panią Eichler. Obaj wówczas starali się o nią. Jej wybór można było nazwać młodzieńczą lekkomyślnością, niemądrym zauroczeniem, a także bezradną uległością. Obojętne jak było, nie została panią Eichler, tylko panią materna. Jakie to żałosne, powiedziała. A miała na myśli śmierć syna. Johannes Eichler pomyślał o tak zwanych łąkach na południowym skraju wsi. Margaretę wniosła je w Wianie i tylko dzięki nim, o tym Eichler był przekonany, udało się maternie zostać najlepszym gospodarzem w okolicy. Tak, trzeba się z tego otrząsnąć, powiedział. Na Margaretę dobrze podziałała obecność johannesa Eichlera. Nie zawahała się tego powiedzieć: to ładnie, że o mnie nie zapomniałeś. Powinnaś wiedzieć, że zawsze jestem gotów ci służyć, oświadczył Eichler. Zawsze! Zdawał się być poruszony i zakłopotany zarazem. A twój mąż, dlaczego w tej ciężkiej godzinie nie jest przy tobie? Cóż ja teraz dla niego znaczę? Powiedziała cicho Margaretę. Serce jak młotem waliło w jej bujnych piersiach. Aichler obserwował to z zainteresowaniem, ale ważniejsze dla niego w tej chwili było patrzenie w jej oczy barwy bławatków. Otaczając Margaretę ramieniem, poprowadził ją do stołu, na którym leżały zwłoki. On ciebie nigdy nie rozumiał rzekł odważnie. Margaretę przytaknęła, lekko pochylając głowę. Eichler ujrzał przy tym jej kark i to go niemal uszczęśliwiło. Wspaniały, niemal jak u krowy dobrej rasy takie porównanie oznaczało najwyższe uznanie. Margaretę. Powiedział niepewnie i na pozór szorstko, że też musiała przyjść taka ciężka chwila, abyśmy dostrzegli prawdziwe wartości. Ty mnie rozumiesz, odrzekła. Zawsze cię rozumiałem, stwierdził Johannes Eichler. Tylko dotychczas miałem niewiele możliwości, aby ci to okazać. Idylle przerwały brutalne dźwięki. Pochodziły one od Alfonsa Materny. Stanął w drzwiach, wyciągnął prawą rękę w ich kierunku. Mam nadzieję, że nie rozumiesz fałszywie sytuacji, powiedział Eichler, starając się zachować godną postawę. Precz stąd, krzyknął Alfons materna. Materna, rzekł Eichler ostrzegawczym tonem, przyszedłem wyrazić ci współczucie. Sram na to, oświadczył materna. Margareta patrzyła błagalnie na Eichlera. Ten jednakże wlepił wzrok w maternę. Licz się ze słowami i nie zapominaj, kogo masz przed sobą. Jak gdybym mógł to kiedykolwiek zapomnieć. Alfons Materna stał gotów do skoku. Wiem dobrze, kogo mam przed sobą. Skończoną świnię! On całkiem zgłupiał, stwierdził Eichler z wysiłkiem. Stracił nad sobą kontrolę, ale potrafię to zrozumieć. Zadłużo na niego spadło. Margaretę oddzielona od walczących kogutów dębowym stołem, na którym leżał zawinięty trup, odważyła się wtrącić. Aichler jest moim gościem, proszę cię, materna, byś to respektował, przynajmniej tym razem. Wypowiedziała to zdanie z charakterystycznym akcentem. Pochodziła z dobrego domu, było tam podobno nawet pianino. Czytała też regularnie gazetę lokalną, a w niej powieść w odcinkach, stąd ta częsta u niej specyficzna mowa. Dla mnie jest on mordercą i to mordercą mojego syna, stwierdził materna. Ty nigdy nie znasz miary, powiedziała Margaretę gorzko. Popatrzyła na Eichlera, jakby prosząc o wybaczenie. Ten pochylił się lekko z wyrozumiałością. Margaretę wyszła. – Nareszcie jesteśmy sami – powiedział Johannes Eichler. Jego głos stracił na oliwioną gładkość. – Porozmawiajmy więc otwarcie. – Zgoda – rzekł materna. Podszedł do stołu, na którym leżały zwłoki jego syna, pochylił się nad nimi i uniósł płachtę – Powiedział przy tym, zapłacisz mi za to, Johannes. Ty najwidoczniej nie wiesz, co mówisz. A ze mną nie ma żartów, jeśli idzie o pewne sprawy. Czy wciąż jeszcze tego nie pojmujesz? Jaka kara należy się za śmierć człowieka, może śmierć drugiego człowieka, tego, który ponosi za to winę? Przestań pleść brednie, Materna. Jeśli jesteś dość mądry, a przecież za takiego się uważasz, przyjmiesz to jako ostatnie ostrzeżenie. Ostrzeżenie? Materna spojrzał na Eichlera. To wyzwanie i ja je przyjmuję. Materna, kiedy twój syn umierał, byłem daleko, ale twój drugi syn Herman był wśród tych, którzy bezpośrednio przyczynili się do jego śmierci. Jeśli będziesz szukał winnego, natkniesz się na Hermana i będzie się mówiło, to brat zabił brata. Chyba nie jesteś taki głupi i nie zechcesz, żeby się rozeszło. A więc milcz i wyciągnij z tego naukę. Nie masz innego wyboru. Czy tego nie rozumiesz? Dla mnie, ty też już jesteś martwy, powiedział materna. W ciągu następnych godzin Margaretę zdawała się wypełniać krzątaniną cały dom materny. Kazała pozasłaniać okna i posypać białym piaskiem podłogę w izbie, gdzie leżały zwłoki. Przystroiła pokój kwiatami. Postawiła świece i poleciła przygotować w kuchni napoje i ciasto. Przykryła ciało zmarłego białymi prześcieradłami, nie były one najnowsze, ale świeżo wyprane. Pomagał jej przy tym Moritz, chłopak na posyłki, wiejski pocieszyciel. Z jego inicjatywy przygotowano kanapki z szynką, wątrobianką i kaszanką. Myślę, że ludzie mogą już przychodzić z kondolencjami powiedziała Margaretę, popatrzywszy na stojące butelki i wypełnione po brzegi talerze. I ludzie zaczęli przychodzić. Jednym z pierwszych był pastor Bachus. Najpierw zacytował Pismo Święte, następnie połączył zebranych we wspólnej modlitwie przy zwłokach drogiego zmarłego. Bachus zdawał się nie zauważać, że nie było przy tym materny i Jabłońskiego. Skoncentrował się głównie na Margaretę, ją pocieszając. Następnie posilił się chlebem i szynką. Nie omieszkał przy tym pochwalić jej jakości, nie było w tym przesady. Szynka materny osobiście przez niego wędzona uchodziła zawsze za najlepszą na całych Mazurach. Potem zjawił się żandarm Klinger. On również wypowiedział odpowiednie słowa pociechy i nie pogardził żytniówką materny. Była ona przejrzysta jak woda źródlana i ostra jak brzytwa. Serce robiło się od niej gorące, a oczy błyszczące, tak mówiono. Po trzecim kieliszku Klinger poinformował przysłuchujących się uważnie zebranych o dotychczasowych urzędowych wynikach śledztwa, które prowadził. Podobno było tak. Nieszczęsny Alfred Materna, spacerując na bagnach, nadepnął na minę. Była to przypuszczalnie mina leżąca tam jeszcze od czasów bitwy na jeziorach mazurskich, którą Hindenburg tak wspaniale wygrał. Mówiąc krótko i zwięźle, był to nieszczęśliwy wypadek. Spóźniona ofiara wielkiej wojny, a mina, która przy tym eksplodowała, była przypuszczalnie rosyjskiego pochodzenia. Do domu żałobnego przybyli Ignac Uszkurat, burmistrz i przywódca Związku Chłopów, mistrz Murarski-Szpir, administrator kościelny i przewodniczący wielu stowarzyszeń, poza tym kierownik szkoły Feter, działacz narodowościowy, organista i kierownik chóru. I tak dalej, i tak dalej. Także Naszyński, Poręski, Zombraj, Bębenek i Kochanowski. Ktokolwiek liczył się w tej wsi, nie miał zamiaru uchylać się od złożenia wyrazów współczucia, a tym bardziej od wypicia trunków materny. Również wdowa Mita Miszkorajd zjawiła się dość wcześnie, zgodnie z oczekiwaniami. Uniosła w górę czarną, jak zwykle spódnicę i weszła do domu żałobnego, ciężko dysząc. Taki dobry chłopiec, zawołała, przepychając się do przodu. Jak to się mogło stać? Ale on zawsze był taki blady biedaczek. Wszyscy stąpali po białym piasku, zatrzymywali się w milczeniu przy zwłokach, ściskali serdecznie dłoń Margaretę materny i niezwłocznie udawali się do kuchni. Tu byli hojnie częstowani przez Marię, służącą maternów. Na Mazurach również śmierć była świętem. Wolę Bożą przyjmowano radośnie, oto jeszcze jeden ma za sobą ziemski padł płaczu. A po pogrzebie zaczynały się wesołe melodie taneczne, na zmianę z muzyką marszową i śpiewem churalnym. A gdzie jest materna? pytali żałobnicy. Pytali głośno i bez żenady. W obecności służącej mogli sobie na to pozwolić. Maria nie pochodziła stąd, przybyła z Polski i była głucho niema. Wiem, gdzie jest materna, powiedział żandarm. Siedzi w gospodzie, właśnie w gospodzie. Nie będziesz mi chyba sprawiał kłopotu, materna, zapytał oberżysta. Wiem, że sam chętnie ci służę, jeśli chodzi o picie, ale że ty właśnie dziś, właśnie dziś. Powiedział materna. Dziś jest tu spokojniej niż u mnie w domu. Materna, oświadczył szynkarz ostrzegawczym tonem: Ja nie mam nic wspólnego ze śmiercią twojego syna. Oczywiście, że nie. Ty tylko nalewałeś wódkę, przypuszczalnie tuż przed tym, żeby celniej rzucali. Gospoda stała na wiejskim placu. Naprzeciwko znajdował się kościół. Między nimi pomnik przedstawiający umierającego żołnierza, który choć ciężko ranny trzyma w górze sztandar. Poświęcony bohaterom gminy Moulen, poległym w latach 1870-1871 i 1914-1918, napis głosił: Będziemy zawsze pamiętać. Niżej były nazwiska, nazwiska, nazwiska i jeszcze dużo miejsca na dalsze nazwiska. Ta gospoda nazywała się po prostu gospoda, prócz tego nosiła tylko nazwisko właściciela szarfkę. Obecny szarfkę miał na imię Christian. Do wykonywania swego zawodu nie potrzebował ani spisu towarów, ani cennika. Szarfkę podawał przeważnie wódkę i piwo. Wódkę w trzech gatunkach: czystą dla mężczyzn, słodką dla kobiet i młodzieńców, oraz winiak albo gorzałkę na szczególnie uroczyste okazje. Do tego piwo w butelkach w normalnych okolicznościach i z beczki, kiedy zabawa już się rozkręciła. Kieliszek wódki kosztował dziesięć fenigów, kufel piwa piętnaście, butelka piwa dwadzieścia. Dla amatorów stał zawsze garnek z kiszonymi ogórkami, a głodni posilali się sardynkami, śledziami w śmietanie, cielęciną na zimno i klopsami. Rzadko kto życzył sobie coś innego. Butelkę wina, powiedział Alfons Materna. Nawet tym Christian szarfkę mógł służyć. W najdalszym kącie jego piwnicy leżało ładnych parę tuzinów butelek. Kto zapragnął się napić wina, sam sobie był winien. Na Mazurach bowiem wino uchodziło za lepszy gatunek wody, a woda używana była głównie dla bydła, do mycia, a nierzadko do chrzczenia mleka. Kiedy szarwkę szedł do piwnicy, Jakub Jabłoński powiedział do materny. Tam siedzi ten, którego szukamy, w najdalszym kącie. Pomiędzy przepierzeniem z desek, wieszakami i drzwiami do toalety siedział Herman, starszy syn materny, teraz jego jedyny syn. Stał przed nim kufel piwa i prawie już pusta butelka wódki, najgorszej jakości, ale najbardziej idąca do głowy, pędzona z kartofli. Wzrok Hermana był już mętny. Ale poznał ojca. A także Jabłońskiego, jego stróża i powiernika. Widział obu jak przez mgłę, kiedy się do niego zbliżyli. Herman powiedział: Możesz patrzeć na mnie z pogardą, ojcze, i nie zaszczycić mnie ani słowem, porzucić mnie jak kawałek drewna. To by ci odpowiadało? rzekł materna szyderczym tonem. Herman odpowiedział drżącym głosem, próbując się podnieść i stanąć prosto. Możesz mi napluć w twarz, ojcze, nie zasługuję na nic innego. Możesz mnie zbić. Czy zrobiłem to kiedykolwiek? Nie, ojcze. Syn spuścił wzrok. Jego postawa wyrażała to, co myślał. Może powinieneś był to zrobić. Jedno muszę ci powiedzieć, ojcze. Nie wiedziałem, naprawdę nie wiedziałem, cośmy tam zrobili. Nie miałem o tym pojęcia. Jestem niewinny. Ale przyznaję lojalnie, wina pozostaje winą. Zabiłem własnego brata. Siadaj, rozkazał Alfons Materna, i nie rycz, nie przywrócisz mu przez to życia. Jakub Jabłoński podszedł do Hermana, położył mu dłoń na ramieniu i łagodnie pchnął na krzesło. Herman był posłuszny jak dziecko. W gruncie rzeczy był nim jeszcze, pomimo swoich 21 lat, pomimo swojej okazałej budowy. Po coś ty w ogóle poszedł do tego hajmaczuccu? Nigdy mi tego wyraźnie nie zabroniłeś, a ponieważ tu rzeczywiście chodzi o ojczyznę. Tak zwane duchowe podstawy hajmaczuccu były maternie dostatecznie znane. Według nich nigdzie niemiecka ojczyzna nie była tak zagrożona jak w Prusach Wschodnich. Polak, tak tłumaczono, wyciągał uparcie swe brudne łapy po ten kraj. I choć wyniki wielkiego referendum w roku 1920 były olśniewającym i przekonywającym uznaniem niemieckości, wrogowie nie dawali za wygraną. Podejmowano próby podważenia tego wyniku. Obcy robotnicy zbijali stawki godzinowe, po domach krążyły obce ulotki, rozpowszechniano ohydne kłamstwa. Tu i Łówdzie wciąż jeszcze występujący język mazurski nazywano Polską Gwarą i nie milkły międzynarodowe krzyki w obronie rzekomo zagrożonych mniejszości. Dlatego też patriotyczni, świadomi swej przynależności narodowej, ludzie utworzyli tzw. heimatschutz, który składał się z ochotniczych bojówek, znajdujących zwolenników nawet w najmniejszych wioskach. Byli to wyłącznie cywile, choć kierowani przez doświadczonych, dawnych żołnierzy. W Moulen akcję patriotyczną prowadził Eugen Eis, były podoficer pod przewodnictwem Johannesa Aichlera, który miał stopień wicefeldfebla. I chociaż organizacja ta miała bardziej symboliczny charakter niż była siłą bojową, członkowie jej posiadali jednak broń. Pochodziła ona z tajnych składów, których nie wytropili alianccy szpiedzy. W samym Moulen, w wieży Kościoła i w lesie, tuż przy wędzarni ryb, znajdowały się dwie dobrze zaopatrzone kryjówki. Znaleziono w nich kilka tuzinów doskonałych karabinów 98K, kilka skrzyń z granatami ręcznymi, następnie trzy karabiny maszynowe typu 0815, do tego mnóstwo amunicji. A co się dziś stało? zapytał materna. Relacja Hermana była mętna, niespodziewane ćwiczenie alarmowe cztery grupy, a więc siła Plutonu, pod kierunkiem Oigena Aisa, wspólny wymarsz w kierunku bagien, tam rozdanie granatów, oczywiście również Hermanowi, utworzenie łańcuchów, w milczeniu naprzód, nagle rozkaz strzelania. Kto go wydał? Oigen Ais był tuż za nami. Szeptem objaśnił sytuację bojową, ponieważ nieprzyjaciel był blisko. Wycelowaliśmy, podeszliśmy jeszcze kilka metrów do przodu, całkiem bezgłośnie, rzeczywiście wzorowo. Następnie odbezpieczyliśmy granaty, rzuciliśmy, potem całkowite krycie, później detonacja, krzyk, krótko i cienkim głosem, jak gdyby w porządku, wystarczy. Alfons Materna spuścił głowę. Duchota w gospodzie przyprawiała go o ból głowy. Podszedł do drzwi toalety, kopnął je, wszedł chwiejnym krokiem i oparł się ciężko o pobieloną ścianę. Czy jest mu niedobrze? Zapytał Herman zatroskany. Kochał swego ojca. Tak przecież przystoi synowi, a on był dobrym synem. W każdym razie starał się być takim. Ojciec może wychlać cały kubeł. Tego, co on dziś musiał połknąć, nie zniósłby najmocniejszy mężczyzna. Jakub Jabłoński położył rękę na ramieniu dużego chłopca. – Czy on jest na mnie zły? – zapytał Herman. – Nie zaprzątaj sobie tym głowy, chłopcze. Idź teraz do domu i wyśpij się. Wszystko inne jakoś się ułoży. Bądź tego pewien. – Wyjdźcie wszyscy – powiedział materna przy zwłokach syna. – Wszyscy Chcę zostać sam ze swoim synem. Czym masz na myśli również mnie? Zapytała Margaretę. Mam na myśli wszystkich, bez wyjątku. Margaretę wyszła, pochyliwszy pokornie głowę. Za nią szedł Herman, poważnie i ulegle. Z tyłu kroczyła Brigitte, córka materny. Popatrzyła na ojca pytającym wzrokiem, bez wyrzutu niemal z zaciekawieniem. Materna skinął jej głową. Został sam. Zwłoki syna owinięte w prześcieradła oświetlone były świecami. Słodkawy, ciężki zapach zdawał się rozchodzić po pokoju. Materna szeroko otworzył okno. Jakub Jabłoński zajrzał do środka. Czy mogę coś dla ciebie zrobić? Materna skinął głową. Przynieść dzbanek żytniówki i dwa kieliszki. Jakub przyniósł dzbanek i kieliszki. Postawił je bez słowa przed materną na stole, na którym leżały zwłoki. Następnie zaciągnął zasłony na otwartych oknach, po czym udał się do kuchni i usiadł w kącie. Nikt nie zwracał na niego uwagi. Obecni jedząc i pijąc niecałkiem cicho, ale bez słowa patrzyli na częściowo zasłonięte oszklone drzwi, które oddzielały kuchnię od dużego pokoju. Za nimi rysowała się sylwetka gospodarza. Materna podniósł kieliszek najwidoczniej w kierunku zwłok. Słowa, które wykrztusił, były początkowo ledwo zrozumiałe, ale w końcu dało się usłyszeć: Za śmierć! Oko za oko, ząb za ząb, śmierć za śmierć! Wielu świadków potwierdziło później, że wykrzyczał takie właśnie słowa. A w kuchni oprócz członków rodziny znajdowało się wciąż jeszcze sporo żałobników. Nie mogli się rozstać z trunkami, jak również z nadzieją, że nieobliczalny materna dostarczy im materiału do rozmów. On, jeśli zechce, może być jak topór w lesie, zauważył jeden z obecnych, zamyślony. Ale wdowa Mita Miszgorajt, która już niejednokrotnie pomagała grzebać zmarłych, oświadczyła poruszona, że ona to wszystko przewidziała. Ukazał jej się topich, duch jezior mazurskich. Rozpostarł ręce i zawołał Wasze nieszczęście, moje szczęście. Co ty pleciesz? żachnął się pastor Bachus. Ten topich to pogański wymysł, legenda. Nie tylko ja go widziałam, rzekła Miszgorajt z przekonaniem. A kiedy się ukazuje, zawsze ktoś umiera. On żąda ofiary. Topich, mały stary człowieczek w czerwonych szatach, zwany również dobnikiem, żył w ciemnoszklistych głębinach mazurskich jezior. Od czasu do czasu zdawał się tak mocno nudzić, że pragnął towarzystwa. ściągał je więc do siebie na dół. Albo chwytał wybrane dusze, a ciało uśmiercał również w wypadku alfreda maczał swoje żabie palce powiedziała miss gorajt. on lubi młodą krew bachus starał się zachować spokój denerwowało go kiwanie głowami części zebranych i to nie po raz pierwszy wydawało mu się że powinien energicznie wystąpić przeciw takim zabobonom ale jednocześnie wiedział że to ryzykowne te mazury nie były skrawkiem ziemi zamieszkanym przez oświeconych ludzi jednakże tu było jego miejsce, tu otrzymywał swoją zapłatę. Niepokój sumienia, jaki rozbudzili w nim mieszkańcy Moulen, Bachus w samą porę odrzucił. Zjawił się oto człowiek o nazwisku Grinchpan, na imię miał Siegfried. Ten Grinchpan wszedł do kuchni materny, zdjął uprzejmie kapelusz, skinął głową i powiedział urzędowo żartobliwym tonem: Oto jestem, a gdzie jest to bydle? Jakie bydle? No to, które tu podobno zdechło, a do tego szkapa nadająca się na rzeź. Zawiadomiono mnie o tym telefonicznie i wyraźnie powiedziano, że sprawę trzeba załatwić jeszcze dziś. I oto jestem. Zebrani patrzyli na Siegfrieda Grinszpana jak na słonia w składzie porcelany. Herman zdawał się być gotów tego dnia do drugiego zabójstwa. Margaretę wybuchnęła płaczem, Brigitte odłożyła na bok gazetę, którą czytała. W tym momencie w pokoju, w którym znajdował się zmarły, materna zaczął śpiewać. Śpiewał pieśń o kwiatach życia. Żaden nie kwitnie wiecznie, nic na tym świecie nie kwitnie wiecznie. Grinchpan nagle pojął, że musiało się tu wydarzyć coś szczególnego. Zdradzały to nie tylko uroczyście ponure twarze obecnych, ale także wielka niechęć, która go uderzyła. Proszę mi wierzyć, naprawdę do mnie telefonowano. Podobno pan Jabłoński. Ja? Jakub potrząsnął głową. To wykluczone. Jeszcze nigdy w życiu nie telefonowałem. Wobec tego? Siegfried Grinszpan zamilkł zakłopotany. Zaczął pojmować, że ktoś zrobił mu brzydki kawał. I nie tylko jemu. Patrzył na czyhająco napięte twarze. Widniały przed nim w zadymionym pomieszczeniu niczym światła ostrzegawcze. A Alfons Materna śpiewał. Siegfried Grünspan, handlarz bydła, był powszechnie znany w okolicy. Miał sklep w miasteczku i przemierzał na rowerze okoliczne wioski. Pośród germańskich poczciwców uważany był za co najmniej niepewnego. Mimo to stale znajdował klientów i kupców. Mówiono o nim: Ten się zna na interesach, przecież to Żyd. Paterna zdawał się być zawsze z Grinszpanem w bardzo dobrych stosunkach. Wielu mieszkańców Maulen odbierało to jako znamienne. Jakub Jabłoński wziął Grinszpana na bok i wyjaśnił mu, co się stało. Handlarz słuchał uważnie, opuszczał przy tym coraz niżej głowę. Jego wątłe ciało zdawało się kurczyć, ale przejrzysta twarz barwy kości słoniowej nie zmieniała wyrazu. Wyglądał, jakby nie mógł wymówić słowa. Powiem Alfonsowi, że pan tu jest, rzekł Jabłoński i wszedł do pokoju zmarłego. Był tam ledwie kilka sekund. Potem zjawił się Alfons Materna. Machał kieliszkiem. Skinął na Grinszpana. Powiedział zapraszająco: Niebo mi pana zsyła. Niech pan podejdzie bliżej. Przypuszczalnie to jakiś diabeł telefonował do pana z polecenia Boga. Jestem do głębi poruszony zapewnił Siegfried Grinszpan cicho. Ja wiem, każda śmierć nie tylko kończy życie, ona zmienia także życie innych ludzi. Pan bardzo kochał syna, prawda? Czego to człowiek nie kocha w swoim życiu? Powiedział Alfons materna. Kiedy miałem dwa lata, kochałem ponad wszystko drewnianego konia. Ktoś go potem wrzucił do ognia. Kiedy miałem osiem lat, kochałem psa. Dostał się pod ostrza kosiarki i trzeba go było zabić. Potem było kilka kobiet, wreszcie ta właściwa, pierwsza, następnie druga. Jedna dała mi dwóch synów, druga córkę, i udało jej się powoli wygasić moje uczucia. Każdego dnia coś umiera wokół nas i w nas. Człowiek powinien się powoli do tego przyzwyczajać. Pański syn Alfred był do pana podobny, prawda? Chyba tak, Pan. Możliwe, że był dla mnie jak odbicie mojej własnej młodości. Przypuszczalnie widziałem w nim moje nieposkromione błędy, moje ukryte namiętności, moje najtajniejsze tęsknoty. Wszystkie te szaleństwa i rozkosze młodego życia, a potem, kiedy już wydoroślałem, miałem jedno pragnienie. Żeby alfred cieszył się tym wszystkim, czym mnie w młodości nie było dane się cieszyć. A teraz on nie żyje. Alfred materna przysunął dwa krzesła i poprosił Grinszpana, aby usiadł obok niego. Zamknął starannie okna i zaryglował drzwi. Potem wziął dzbanek, napełnił oba kieliszki i jeden z nich wyciągnął w stronę Grinszpana. Przepili do siebie. Co za nieszczęśliwy wypadek! Powiedział Grinszman. To nie był wypadek, oświadczył materna. Alfred został umyślnie zamordowany. Morderca posłużył się przy tym moim drugim synem, Hermanem. Ale trafiony miałem być ja, bo to ja jestem tu paru ludziom niewygodny. Nienawidzą mnie, nie pasuję do nich. Grinchpan opróżnił kieliszek. Jego porana z marszczkami twarz zdawała się być wypełniona drżącym niepokojem. Podniósł rękę i w braterskim geście położył ją na ramieniu materny. Jestem Żydem, powiedział cicho. Niech pan się tym zbytnio nie chwali, odrzekł materna z gorzkim uśmiechem. Kiedy mówię, że jestem Żydem, oznajmił Grinż pan niezbity stropu. To chcę przez to powiedzieć, że należy do jednego z najstarszych narodów tej ziemi. My doświadczyliśmy przypuszczalnie wszystkich rodzajów cierpień. Cóż może nas jeszcze spotkać? I właśnie dlatego chciałbym Panu dać radę materna. Niech Pan znosi to życie cierpliwie, wspaniałomyślnie i ze spokojem. Niech Pan omija w przyszłości swoich przeciwników, niech Pan żyje tak jak dotychczas, tak jak Panu odpowiada. Tylko Panu. Cóż może być piękniejszego? Może pan dostać mój zaprzęg, Grinszpan. Zawsze miał pan na niego ochotę. Oddam go panu za dwa tysiące marek. Nie wezmę go, powiedział Grinszpan niechętnie. W każdym razie nie za tę cenę. On jest wart co najmniej dwa i pół tysiąca. Wystarczy dwa tysiące, potrzebuję gotówki, możliwie szybko. Dam panu te dwa tysiące jako pożyczkę. Bez procentów, bez zobowiązań z pańskiej strony. Ale po co panu taka suma i dlaczego tak szybko? Chcę kupić do mnie mane przekonania i poglądy. A nie da się taniej? Myśli pan, że nie są one wiele warte? Być może, ale nawet kilka kropli wody może być czasem na wagę złota, na przykład na pustyni. Siegfried Grinszpan potrząsnął głową. Jego oczy były zmęczone. Nie rozumiem pana materna. Zemsta to złe słowo. Wszystko, co jest z nią związane, nie ma sensu. Człowiek tylko na tym traci, a jak uczy doświadczenie, cierpią potem z tego powodu całkiem niewinni, bo zemsta jest ślepa. Materna uśmiechnął się, po czym rzekł powoli. Czy zna pan prastarą przypowieść o psie, który został wyrzucony? Nie pozostało mu nic innego, jak być razem z wilkami. Musiał być, skoro chciał przeżyć. Ale był tak głośno, że wilki zamilkły i pouciekały, tak więc mógł on nie tylko przeżyć, ale i żyć całe swoje życie. Co się z panem dzieje, materna? Nic takiego, tyle, że również nasze wilki są wystarczająco głośne. Ale dlaczego nie byłoby możliwe ich przekrzyczeć? A może macie inną metodę, żeby je zmusić do milczenia? Czenia? 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 Rozdział drugi. O zmroku gromadzą się wilki, ale kiedy nastaje świt, zaczynają śpiewać ptaki. Pogrzeb Alfreda Materny wróżył niebywałe wydarzenie. Nawet ludzie z bliższych i dalszych okolic Moulen chcieli w nim wziąć udział. Ale Alfons Materna ogłosił prosi o nieskładanie wizyt kondolencyjnych. Na bramie swego domu przymocował własnoręcznie tabliczkę z napisem: Uwaga, zły pies. Następnie spuścił Tajrasa z łańcucha. Ten groźny owczarek zniknął wprawdzie zaraz w stodole, aby się tam ułożyć na słomie, jednakże trzeba było uważać. Wystarczyło jedno gwizdnięcie materny albo Jabłońskiego, aby Tajras zamienił się w krwiożerczą bestię. Prócz tego niezawodny Jakub Jabłoński uzbroił się w dębowy kij. Nie rozstawał się z nim nawet podczas posiłków. Kładł go wówczas pod ręką na stole, Albowiem pełnił tak zwaną wartę. Klucz do łańcucha zagradzającego wejście wieszał na sznurku, na szyi. Jeśli ktoś odważył się zadzwonić, Jabłoński kazał mu najpierw czekać, dopiero potem podchodził do bramy z dębowym kijem na ramieniu i wołał: Do diabła, mamy żałobę! zawołał tak nawet do pastora Bachusa, ale kiedy ten spojrzał na niego ostrożnie, z lekka wzburzony wydobył z siebie coś w rodzaju usprawiedliwienia i słowa do diabła zastąpił formułą na boga. Pastor Bachus był pokojowo usposobionym człowiekiem. Dla niego każdy mógł być taki, jakim chciał być, byle tylko trzymał się podstawowych reguł jego kościoła. A to nie powinno przychodzić z trudem, mawiał, jako że w okolicy był tylko jeden kościół. Nikogo nie przyjmujemy, powiedział Jabłoński i prosimy zaniechać dalszych wizyt kondolencyjnych. Bachusa nie wyprowadziło to jednak z równowagi. Byłbym panu wdzięczny, gdyby był pan łaskaw przekazać panu maternie moją prośbę o rozmowę. Proszę wspomnieć przy okazji, że zamierzam, że chcę z nim omówić szczegóły administracyjne dotyczące pogrzebu kupia Jabłoński skinął głową. Elokwencja bachusa zawsze mu imponowała. Wycofał się uprzejmie. Zapomniał nawet wziąć na ramię swój kij. Wkrótce potem zjawił się Alfons materna, przywołał Tairasa i uwiązał go. Pies ułożył się jak długi i szeroko otworzył pysk. Zdawał się potężnie ziewać. Bóg z wami, zawołał ksiądz. Przydałby mi się, odparł Alfons Materna. Poszedł przodem i zaprosił Bachusa do izby leżał tam jeszcze Alfred, osłonięty białym prześcieradłem i Bachus pomodlił się przy nim krótko i głośno. Zaraz potem oznajmił Mógłbym waszemu Alfredowi dać szczególnie piękne miejsce, jeśli by pan sobie życzył, panie materna. Tak zwane piękne miejsce jest zawsze zarazem drogim miejscem, prawda? Bachus był lekko zdziwiony. Czy wasz ukochany syn nie jest tego wart, ale odnośne koszty nie są zbyt wielkie. Miejsce w pierwszym rzędzie przy głównym wejściu, szerokie i długie ze względu na marmurowe obramowanie i ewentualny pomnik kosztowałoby około 120 marek. Materna powstrzymał się od wyrażenia zgody. Na mazurach był zwyczaj targowania się, powiedział więc ostrożnie. Jestem skromnym człowiekiem i nie należę do tak zwanych dobrych dzieci kościoła. Wiem, wiem, Bachus szeroko machnął ręką. Nieraz to widziałem podczas nabożeństw. Właściwie prawie zawsze, ale każdemu wybija kiedyś jego godzina, a ta panie materna mogłaby być pana. I tak jest, przytaknął Alfons materna spokojnie. Ale zanim jeszcze Bachus, nieco wzruszony, zaczął mówić o powrocie syna marnotrawnego, Materna przystąpił do ustalania warunków pewnego rodzaju umowy, składającej się z następujących punktów. Po pierwsze, grób przewidziano w centralnym miejscu cmentarza, za to wymieniona suma plus ofiara w wysokości 30 marek. Po drugie, wyprowadzenie zwłok do kościoła na 24 godziny przed pogrzebem. Kościół ma być jednak zamknięty, a zatem niepożądanym wstęp wzbroniony. Kto zaś jest pożądany ustala tylko on materna, za to dodatkowo stomarek. Wreszcie po trzecie uroczyste złożenie zwłok do grobu odbędzie się w ściśle wąskim kręgu, sami zaproszeni goście. I oczywiście materna tu też zastrzega sobie prawo decydowania, kto może przyjść, a kto nie, za to znów stomarek. Następnie dodatkowo pięćdziesiąt marek, jeśli jego życzenia zostaną dokładnie spełnione, i za ewentualne inne drobne życzenia szczególne. Ogółem zatem czterysta marek, gotówką na rękę, zaraz po pogrzebie. Niewykluczony kolejny banknot stumarkowy na cele dobroczynne. Bardzo dobrze, powiedział pastor Bachus, nie bez uznania. Ale nad jednym należałoby się zastanowić chodzi o uczestnictwo ludzi. Już teraz są ogromnie poruszeni. Nie jeden chciałby oddać ostatnią posługę biednemu zmarłemu. Czy mam ich wykluczyć? Czterysta marek, rzekł materna, niezbity stropu, jeśli wszystko będzie tak, jak chcę, może nawet pięćset, to jest umowa i obstaję przy tym, aby była dotrzymana. Jakoś się dogadamy, oświadczył Bachus, jestem pewien, że będzie to nadzwyczaj podniosła uroczystość. W końcu to nasz zmarły, powiedział Johannes Eichler. Trzeba, aby wszyscy o tym wiedzieli. Przynajmniej tyle jesteśmy winni naszym towarzyszom. Mamy sygnały z całej okolicy, informował Eugen Eis. Ludzie chcą przyjść, solidaryzują się z nami. Nie możemy ich tak po prostu odtrącić. Wcale tego nie zrobimy, powiedział Eichler. Tak robi tylko ten Alfons Materna. Z nim zawsze są kłopoty powiedział Ignac Uszkurat, burmistrz i przywódca chłopów. Jak daleko sięgam pamięcią, z nim zawsze były kłopoty. Ale chyba trzeba uszanować jego wolę, oświadczył niespodziewanie Gottlieb Szpir, mistrz murarski i administrator kościelny. W końcu on płaci za to kościołowi, a kościół może tego potrzebować, konieczny jest nowy dach. A ten dach przypuszczalnie ty będziesz kładł, stwierdził Eugen Eis. Ktoś musi to zrobić. Gottlieb Szpir wyprostował się i spojrzał ostrzegawczo. A że przypadkiem jestem murarzem, dekarzem i stolarzem, można mnie też nazwać przedsiębiorcą budowlanym. Czy to upoważnia do stawiania mi zarzutów? Nie wstydziłbyś się, gdyby materna ci płacił? Eugen Eis nie ustępował napastliwie. Johannes Eichler wyraźnie zezwalał mu na takie zachowanie – to jest po prostu zdrada słusznej sprawy. Wypraszam sobie takie podejrzenia, wybuchnął szpir wzburzony. Zarzut, że bierze, choć nie wprost, pieniądze od materny, był jeszcze do zniesienia. Przypuszczenie jednak, że byłby zdolny do zdrady słusznej sprawy, to już zdecydowanie za wiele. Jeśli pokryje dach, to dla kościoła. Kościół płaci, a on ceny wyznacza ulgowe. Tylko bez pochopnych podejrzeń. Zawołał ignac uszkurat. Nikt tu nie ma zamiaru nikogo podejrzewać zapewniał johannes Eichler uspokajająco. Rozpostarł ręce na zgodę, jedną położył na ramieniu uszkurata, drugą na ramieniu szpira. Obaj byli wyraźnie wzburzeni, a więc Eugen Eis osiągnął zamierzony cel. Przecież wszyscy wiemy, że można na was polegać, drodzy przyjaciele. Johannes Eichler siedział wraz z Eugenem Eissem i tymi, których nazywał drogimi przyjaciółmi w tak zwanym biurze. Znajdowało się ono w przybudówce należącej do młyna Eichlera. Przylegały do niego pomieszczenia prywatne, a więc kuchnia i piwnica, co było bardzo praktyczne przy poufnych rozmowach. Gospodynia Eichlera obsługiwała obecnych prawie tak, jakby poiła konie. – My mamy własne obowiązki i nie możemy się od nich uchylać. Powiedział Johannes Eichler: Obowiązki wobec opinii publicznej, gminy, ojczyzny. Johannes Eichler był najbardziej aktywną osobistością we wsi, a stał się taki dopiero po przedwczesnej śmierci żony. Zmarła ona w tragicznych okolicznościach. Utopiła się w kadzi z mlekiem w owej mleczarni, którą wniosła w Wianie. Po przepisowym okresie żałoby, Eichler rzucił się w wir działalności patriotycznej. Zajął się krzewieniem ducha narodowego i bardzo szybko stał się przywódcą ruchu. Znany był też jako wspaniałomyślny fundator. Nie tylko udzielał pożyczek i kredytów oraz pośredniczył w ich pozyskiwaniu, ale także pomagał zakładać stowarzyszenia bojowników i inne podobne związki. Nawet pomnik ku czci poległych, wartościowy artystycznie i wywierający spore wrażenie, powstał z jego inicjatywy. Nie jestem zdeklarowanym przyjacielem materny, powiedział uszkurat człowiek o twardej głowie i wzroku Bernardyna. Moim zdaniem jest on samowolny i uparty. Nie przestrzega naszych zasad. Roztrząsa swój gnój, kiedy chce. Na swoich polach stosuje płodozmian bez widocznego sensu. Nierzadko zbiera plony i rozpoczyna żniwa wbrew zdrowemu rozsądkowi, a jednak do licha jest najlepszym gospodarzem we wsi. Ja również cenię Alfonsa Maternę, Rzekł Eichler wspaniałomyślnie. On się zna na robocie. Za swoje zboże dostaje najwyższą cenę, a jego bydło mnoży się jak szalone. To trzeba mu przyznać. Ale często zadaje sobie pytanie, czy to już wszystko, co powinno cechować niemieckiego obywatela? Eichler spojrzał przy tym na swego Oigena Eissa. Ten zrozumiał spojrzenie właściwie i powiedział ten materna stoi wciąż poza naszą społecznością. Nie należy do żadnego z naszych stowarzyszeń. Gwiżdże na nasze patriotyczne wysiłki, dlaczego on się tak zachowuje? Tylko odrobinę więcej poczucia wspólnoty! Johannes Eichler popatrzył zasmucony: czy to rzeczywiście za duże wymagania? Nikt z obecnych nie widział powodu, aby zaprzeczyć. Patrzyli przez okno. Było upalne lato, rozpościerający się daleko łan zboża, połyskiwał złotym blaskiem. Ale oni znali ten widok aż nadto dobrze. Bardziej pociągający byłby dla nich w tej chwili widok butelki z wódką. Eugen Eis powiedział. Alfred zmarł jak bohater w czasie pokoju, stał się ofiarą, nieważne, świadomie czy też nie. Należy to uczcić wobec opinii publicznej. Ignac Kurat musiał pilnie wyjść. Eichler wyszedł razem z nim. Na dworze stanęli zgodnie obok siebie, pod gładką ścianą domu. Johannes Eichler jakby od niechcenia wspomniał o nieuregulowanym długu u Szkurata, między innymi o należności za ostatnie cztery miesiące mielenia. Zapłacę po żniwach, jak zwykle, obiecał Ignac. To nie było oczywiście upomnienie, drogi przyjacielu. Pozwoliłem sobie tylko na małe wzmocnienie pamięci. Jeśli moja uwaga miała jakikolwiek sens, to może tylko taki: należałoby bez zastrzeżeń uznać, że my tu wszyscy jesteśmy zaprzysiężoną społecznością, albowiem jedziemy na tym samym wózku. Po dalszych intensywnych obradach, rezultat zebrania był następujący. Eugen Eiss otrzymał polecenie, aby dalej z całą świadomością troszczyć się o patriotyczną postawę współobywateli. Gottlieb Spier obiecał w podobnym duchu, że będzie interweniował u pastora Bachusa, a Ignacusz Kurat zobowiązał się, że osobiście uda się do materny, aby mu przemówić do sumienia, zakładając, że ten człowiek je w ogóle ma. – Chodzi o dobre imię naszej wsi – powiedział Eichler na zakończenie – przed tym słusznym wymaganiem nie może się uchylać nawet taki Alfons Materna. Tego dnia zjawili się u materny dwaj chłopcy, zwani powszechnie szatanami, i to nie tylko w Maulen, ale także w bliższej i dalszej okolicy. Byli to syn żandarma i syn pastora. Nazywali się Konrad Klinger i Peter Bachus. Chcielibyśmy zobaczyć zwłoki powiedział Bachus i posłuchać, co pan materna ma na ten temat do powiedzenia, uzupełnił Konrad Klinger. Obaj chłopcy jako jedyni we wsi uczęszczali do gimnazjum w Olsztynie, odznaczali się inteligencją i zdumiewali wszystkich lenistwem. Niektórych nauczycieli doprowadzali do rozpaczy, innych do zachwytu. Ich wyniki w nauce były alarmująco niskie. Niemniej alarmujące było ich zachowanie we wsi. Jeśli ktoś tu umiera, powiedział Peter Bachus, to zazwyczaj w łóżku, zwyczajnie, na sienniku. Tak jest u nas w zwyczaju. Ale tu znaleziono kogoś na dworze, uzupełnił Konrad Klinger w niezwykłych okolicznościach. Coś takiego nas interesuje. Ale z was nic ponie, powiedział Jakub Jabłoński przy bramie. Niczego się nie boicie, co? Szatani milczeli, zadowoleni. Byli dumni, że mają taką opinię. Szczycili się tą złą opinią i nie pomijali żadnej okazji, aby ją umocnić nie tylko w gimnazjum, ale również w domu. W domu, to znaczy nie tylko podczas weekendów, ale także w czasie wakacji, które właśnie się rozpoczęły. Przez pełne cztery tygodnie mogli sfawolić ile dusza zapragnie. Alfons materna wpuścił chłopców bez wahania do swego domu. Weszli najpierw do kuchni. Tu posilili się zimną pieczenią i kiełbasą. Ich apetyt nie miał granic. Następnie stanęli przy zwłokach Alfreda Materny. Był on tylko o kilka lat starszy od nich. Ale ta niewielka różnica wieku wystarczyła, aby stworzyć między nimi mur. Był im jednak bliski, czuli to. Ten Alfred pasowałby do nich. Przydałoby im się takie wzmocnienie. – Dlaczego on musi gryźć ziemię? – zapytał Peter Bachus. Wszyscy kiedyś będziemy gryźć ziemię, oświadczył Alfons materna. Wcześniej czy później. Ale dotychczas zawsze myślałem później, powiedział Konrad. Jeśli akurat nie ma wojny, jest jeszcze czas. Być może zawsze jest wojna, rzekł materna. Tylko my o tym nie wiemy. Konrad i Peter pochylili się nad zwłokami. Materna przyglądał się im z rosnącą uwagą. To wprost niesamowite. Powiedział Peter Bachus. Człowiek leży sobie spokojnie w trawie, o niczym nie myśli, i nagle piw w paw i już go nie ma. Dziwne są pewne chłopaki, rzekł Konrad Klinger zamyślony. Skradają się po okolicy i rzucają granatami. Czy oni zdają sobie sprawę, jak człowiek się czuje, kiedy mu przed nosem pęknie granat? Niezła myśl. Peterowi zabłysły oczy. Wydaje się, że konieczne jest tu uświadomienie. Czy zna pan to wzgórze na północnych bagnach, tak zwane wzgórze dowódcy? zapytał Peter Bachus. Materna skinął głową. Widać stamtąd olbrzymią część bagien. Rzeczywiście widać, zapewnił Peter. Widział je także Johannes Eichler, kiedy wybuchały granaty. Stał tam, strzygąc uszami, widzieliśmy go. Czy to panu wystarczy? zapytał Konrad Klinger. Aż nadto powiedział materna niechętnie. Niebo nad Mazurami lśniło promiennym błękitem. Ziemia, ciepła i młoda, pachniała jak pulchne, świeżo wykąpane niemowlę. Moulen sprawiało wrażenie wymarłego. — To ci dopiero dzień — jęknął Ignac uszkurat. — Nawet psy latają z wywieszonymi ozorami. Miał na myśli to, że było gorąco i sucho. W takie dni mieszkańcy wsi leżeli wyczerpani w cieniu albo siedzieli w gospodzie. On zaś musiał samotnie chodzić po okolicy w nadzwyczaj delikatnej misji. Tymczasem dotarł dopiero do gospody Szarwkiego. Siedział tam już mistrz murarski i administrator kościelny Szpir, towarzysz niedoli. On również był w drodze z podobną misją. Skinęli do siebie głowami ze zrozumieniem i odświeżyli się piwem i żytniówką. Żaden nie czuł się zbyt dobrze we własnej skórze, żeby tylko się udało, myśleli. Wiem, rzekł szynkarz i przysiadł się do nich. Słyszałem, że macie poskromić wściekłego byka, każdy na swój sposób. Był on zawsze dobrze poinformowany, mianowicie przez Ojgena Aysa. Cała wieś wiedziała dlaczego. Piękny Ojgen bowiem bywał regularnie w gospodzie u córki właściciela. Ewentualne małżeństwo zdawało się niewykluczone. Krystynę Szarwkę była nie tylko krzepką dziewoją, ale i przyszłą dziedziczką gospody. Przychylność papy Szarwkego zdobył sobie Ajs dzięki poufnym informacjom o sprawach wsi, co się nierzadko opłacało. Dotychczas pogrzeby we wsi zawsze odbywały się publicznie rzekł gospodarz. Im większy udział ludzi, tym większa cześć dla zmarłego, ewentualnie dla czcigodnych bliskich. Jasne było, co Szarwkę chciał przez to powiedzieć. Dla innych taki pogrzeb mógł być przyjemnością, dla niego byłby to niezły interes, zważywszy, że cierpienie dotknęło maternę. Ten mógł sobie pozwolić na wspaniałą stypę z biciem świń, żytniówką i orkiestrą. Taki był zwyczaj. I zawsze odbywało się to w gospodzie. Szpir i uszkurat milczeli zamyśleni. Szarwkę spoglądał na nich, dodając im otuchy. Poradzicie sobie, nie dajcie się zwieść głupiemu gadaniu. Jakiemu gadaniu? Ja nic nie powiedziałem, bronił się gospodarz. Na nowo napełnił szklanki. Ja także nie wierzę, co plotą jacyś głupcy. A co plotą? Że jesteście szmaty. Uszkurat i Szpir popatrzyli zdumieni, po czym pełni oburzenia chcieli usłyszeć nazwiska. szarwkę krygował się, zapewniając, że nie należy do ludzi, którzy zdradzają tajemnice. Jeśli ktoś mu coś powiedział w zaufaniu, to jak kamień w wodę. — On chce nas tylko podbechtać — rzekł uszkurat, kiedy znów byli przy stole sami. — Albo poszczuć. Może przeciwko Ajsowi. Człowieku, w co myśmy wdepnęli? A jeśli już mamy wyjmować kasztany z ognia, to właściwie za kogo i za jaką cenę? Popatrzyli na siebie, podnieśli się, nie dopijając wódki i zamyśleni ruszyli do wyjścia. Wdowa Mita Misgorajt chodziła po wsi jak duch. Siała niepokój wśród kobiet. Jej kartoflana twarz aż błyszczała z podniecenia. Dlaczego ten biedaczek musiał umrzeć? pytała żałośnie. Przemykała od domu do domu, miała dużo czasu i umiała go na swój sposób wykorzystać. Chodzi o zbawienie naszych dusz zapewniała. Ta stara wrona chce tylko uzyskać niższe komorne za swoją chałupę powiedział johannes Eichler, kiedy mu o tym doniesiono. Zgodzimy się na to wówczas, gdy będzie trzymała język za zębami, ale ta wspaniałomyślna decyzja dotarła do Mieszgorajc z pewnym opóźnieniem. Eugen Eis lekko lekkomyślnie uznał ją za osobę mało ważną, tymczasem jej proroctwa przybrały nieoczekiwane rozmiary. Wmawiała kobietom, że Bóg wskazał palcem na Moulen. Dlaczego to zrobił? Ta śmierć to znak. Kobiety słuchały niechętnie, ale z narastającą uwagą. Były całkowicie oddane swoim mężom, co ich jednak nie powstrzymywało od tego, aby im pod pewnymi względami nie ufać. Te typy nie potrafią wniknąć w głębsze zależności, twierdziła Miszgoraj. Chcą tylko napchać sobie kałdun i uwalić się do łóżka, a przy tym najczęściej są pijani, a o wodniku nic nie wiedzą. Latała więc mi ta Miszgorajd od domu do domu. Widziano topicha, a on ukazuje się tylko wtedy, kiedy chce zapowiedzieć nieszczęście. Topich był potężnym symbolem rychłej śmierci. Kobiety rzucały mu ukradkiem do wody wianki z róż, a także świeżo upieczony chleb, czasem też zużytą bieliznę. Jeszcze bardziej ukradkiem mężczyźni rzucali mu butelki wódki i paczki z pieczenią, ale nikt się do tego nie przyznawał. Kiedy Ais złapał wreszcie Misz Gorajt i oznajmił jej o uldze, wdowa prychnęła tylko z pogardą. Teraz chciała całkowitego zwolnienia od komornego. On was wszystkich zabierze, jeśli nie spojrzycie w głąb siebie. Wejrzyjcie w siebie, bo będzie strasznie. Odtąd niech mieszka darmo, zadecydował Johannes Eichler, patrząc przed siebie. Jeśli jej to nie nauczy rozsądku, zamkniemy jej gębę raz na zawsze. Potem wdowa Mirgoraid zamilkła na jakiś czas. Gottlieb Szpir, administrator kościelny, został przyjęty przez pastora Bachusa szczególnie uprzejmie. Czym mogę panu służyć? jego głos miał wesołe, melodyjne brzmienie. Delikatna, ale nieunikniona sprawa, panie pastorze. Niech pan się nie krępuje, jestem wyrozumiały. Nauczyłem się tego w Moulen. Gottlieb Szpil uznał, że może sobie oszczędzić zbędnych wstępów. Z ulgą wyłożył swoje żądanie. Żądanie swoich przyjaciół, jak powiedział, uroczysty pogrzeb z udziałem wszystkich mieszkańców. Nie możemy sobie pozwolić, aby mówiono o nas, że wyprawiamy naszych zmarłych samotnie do grobu. Ja również jestem za licznym udziałem mieszkańców, popieram pańskie życzenie i życzenie pańskich przyjaciół czy też towarzyszy. Wobec tego wszystko w porządku. Szpir uznał, że się dogadali. Niczego więcej nie chcemy. A jednak nigdy jeszcze nie zlekceważyłem woli najbliższych co do pogrzebu. Oni mają do tego prawo, powiedział Bachus. A co się tyczy materny, on przywiązuje szczególną wagę do tak zwanego ekskluzywnego pogrzebu w małym gronie. Wobec tego niech mu to pan jakoś wyperswaduje polecił Gottlieb Szpir dobrodusznie. Może by mi się to i udało, rzekł Bachus, ale ja nie tylko jestem strażnikiem słów bożych, lecz także domu bożego, a pan, mój drogi, jest tutaj administratorem. Wie pan, że taki pogrzeb kosztuje. Materna zaś gotów jest wspaniałomyślnie zapłacić zdumiewającą sumę. Niech pan pomyśli o jednym. Jeśli ten tak dokładnie obmyślony przez maternę pogrzeb przemieni się w festyn, skąd weźmiemy pieniądze? Trzeba ponosić ofiary, powiedział Szpir. A może nie? Pastor Bachus, człowiek o gotyckiej budowie i barokowym życiu wewnętrznym, odparł: Nic innego nie czynię od lat. Godzę się ze stratami, ale przyznaję, czasem przychodzi mi to z trudem. Tak jak w tym wypadku. Kościół bowiem potrzebuje pilnie nowego dachu, a ofiara materny to umożliwia. Pan zaś, mój drogi, wykonałby go. Skoro jednak twierdzi pan uparcie, że krótkotrwała przyjemność wieśniaków jest ważniejsza niż dach w kościele, który przetrwa pokolenia, opinię administratora kościelnego zawsze respektuje. W ten sposób Szpir znalazł się w opałach. I nie widzi pan żadnej innej możliwości, może by jednak przemówić maternie do sumienia? Bachus zaprzeczył pospiesznie. Ten materna potrafi liczyć, jestem o tym przekonany. Pastor powiedział to z uznaniem. Czasem jest jak odłamek skalny. Nie mam ochoty połamać sobie na nim zębów, a pan? Alfons Materna nie dał uszkuratowi dojść do słowa. Sam zaczął mówić do swojego gościa. Nie przypuszczam, abyś przyszedł do mnie porozmawiać o pogodzie. Nie, powiedział uszkurat. Potrzebujesz mojej rady? Także nie, materna. Chcesz pożyczkę? Chętnie ci dam z wymaganym zabezpieczeniem. Tym razem nie. Skoro nic ode mnie nie chcesz, oświadczył materna uprzejmie. Nie pozostaje mi nic innego jak poinformować cię, że i ja od ciebie nic nie chcę. Wobec tego nie mamy sobie nic do powiedzenia. Wracaj więc skąd przyszedłeś. Ja idę dalej opłakiwać zmarłego. Zostań jeszcze chwilę materna. Chcę z tobą porozmawiać jak człowiek z człowiekiem, albo, jeśli wolisz, jak gospodarz z gospodarzem. Zawsze jestem gotów cię wysłuchać, obojętnie czy przychodzisz do mnie jako gospodarz, czy jako człowiek. Jeśli jednak przychodzisz jako posłaniec Johannesa Eichlera, każde następne słowo jest zbyteczne. Byłeś wcześniej u niego, prawda? Dlaczego miałbym z nim nie rozmawiać? W końcu jesteśmy przyjaciółmi. Nikt nie może być jednocześnie moim przyjacielem i przyjacielem Eichlera. Materna stwierdził to prawie łagodnie, znudzonym tonem. Jeśli zatrudniłeś się u niego jako chłopak na posyłki, to przykro mi, ale nasze drogi w tym miejscu się rozchodzą. Czy to twoje ostatnie słowo, materna? Dam ci dobrą radę, zajmij się lepiej swoim zbożem. Za dużo w nim chwastów. To powiedziawszy, materna opuścił swego gościa. Uszkurat patrzył za nim ponurym wzrokiem i znów stało się dla niego jasne. Ten materna ma twardy łeb, ale również uszkurat miał mazurski łeb, a takim łubem, jak mówiono, można powalić dąb. Co zatem jeśli zderzą się dwa takie łby? Godzinę później Ignac uszkurat i Gotlib szpir znowu się spotkali. Skinęli do siebie, usiedli i najpierw milczeli wymownie. Potem zamówili jak zwykle piwo i wódkę. Christian szarfkę przyniósł ochoczo jedno i drugie. Uśmiechając się przyjaźnie, przysiadł się do nich i zapytał. No i jak wygląda bitwa? Robi się co można, powiedział Ignac. Ale wszechmocny żaden z nas oczywiście nie jest, dodał Gottlieb. W ten sposób szarfkę dowiedział się tego, co chciał wiedzieć. Ze współczuciem przepił do niefortunnych wiejskich dyplomatów, po czym wstał i udał się po schodkach na piętro, gdzie było jego prywatne mieszkanie. Poszedł prosto do pokoju swej córki. Zapukał ostrożnie. Otworzył mu Eugen Eis. Był tylko w koszuli i spodniach, ale ten widok nie wzbudził w nim najmniejszego zdziwienia. – Nic nie załatwili – oznajmił. – To fajtłapy, to gnoje! – Eugen Eis kiwał głową pogardliwie. Po czym ubrał się, aby zdać Eichlerowi sprawozdanie – Pożegnał się wesoło ze swoją narzeczoną, poklepał ją po jędrnym ciele. Córka Szarwkego mruczała z zachwytem. Następnie Ajs udał się do młyna. Eichler, zanurzony w miękkim pyle, zdawał się uważnie obserwować sypiącą się mąkę. To, co widział, było zdrową, skoncentrowaną czystością, którą sam wyprodukował. Czuł się dowartościowany. — Niewydarzone patałachy — oznajmił Eugen Eichler słuchał swego poplecznika. Jednocześnie przyglądał się mące, która spadała na jego rozpostartą dłoń. Podsuwał rękę pod nos i wąchał sproszkowane zboże. — Najprzedniejszy gatunek — powiedział. Eugen Eis przytaknął. — Mąka i mleko — to były podstawowe artykuły żywnościowe. Eichler produkował jedno i dbał o to, aby to drugie zostało przerobione na masło, śmietanę i ser. Również w tej dziedzinie był bezkonkurencyjny i byt wielu mieszkańców okolicy zależał od niego. — Nigdy nie liczyłem na wdzięczność ludzką — powiedział Eichler. — Ale na to, że ludzie od czasu do czasu ruszą głowami, bo na ogół w tej okolicy są oni dość przebiegli, jeśli idzie o własne korzyści — tylko nie chcą przy tym zbyt wiele ryzykować. A więc nie pozostaje nic innego, jak zmusić niektórych dla ich dobra. Również tego materne. Mam do ciebie wiele zaufania, Ice, ale materna to diabelnie twarda sztuka. Wierzysz w to, że potrafisz go przekonać? Wytłumaczę mu czarno na białym, że u nas mówi się i myśli po niemiecku. Jestem przekonany, że mogę się zdać na ciebie, stwierdził Johannes Eichler. Przy tym znów popatrzył na mąkę, która sypała się z góry do kadzi jak delikatny śnieg. — Nas zadowala tylko to, co najlepsze. — Już ja to powiem temu maternie — rzekł Ais. — Będzie miał za swoje, jeśli nie nabierze rozumu. Eugen Ais przemierzał tego upalnego letniego dnia wieś Moulen, jakby przeprowadzał inspekcję murów obronnych twierdzy. Rządny czynu dotarł do bramy obejścia materny. Stał tam Jakub Jabłoński ze swoim dębowym kijem i uśmiechał się dobrodusznie. – Tylko dotąd, Oigen, i ja ani kroku dalej. – Ten nędzny łańcuch przeskocze jednym susem – powiedział Ajs. – Możliwe. I co dalej? – No tak, co dalej? Nasz Tajras jest ostry jak brzytwa. – Ten zasrany kundel to szczekacz – rzekł Ajs. – Pasuje do waszego obejścia. – Możliwe – Patrząc z twojej strony, ale ty tu nie pasujesz. A twoja głupkowa ta gęba wcale nie jest zabawna. Wynoś się więc stąd. Jakub Jabłoński zostawił Oigena Ice'a i wszedł do domu. Najwidoczniej był z siebie bardzo zadowolony. Ice natomiast poczuł się sprowokowany. Wziął krótki rozbieg i rzucił się na bramę. Łańcuch pękł. Skrzydła bramy wyskoczyły z zawiasów. Ale w tej chwili rozległ się ostry gwist. Wyskoczył Tajras i rzucił się na Egena Isa Ten powalił go mocnym kopniakiem, ale pies poderwał się i na nowo zajął pozycję do ataku. Następnie skoczył, okrążył przeciwnika i dobrał się do jego siedzenia. Ice krzyknął. Był to dla tajrasa zachęcający sygnał. Z radosną gorliwością zdarł z Oigę na spodnie. Jego tyłek zalśnił jak księżyc w pełni, ale tajras zdawał się dostrzegać w nim świeżą szynkę w zęby. Jego żółte jak bursztyn oczy wyrażały zachwyt. Oigen Ice wrzeszcząc rzucił się jak wściekły do ucieczki. Wieczorem tego samego dnia mężczyźni należący do Heimatschutzu zebrali się w gospodzie Szarfkego w izbie na zapleczu. Byli poważni, spięci i zdecydowani, choć początkowo nie wiedzieli jeszcze, na co są zdecydowani. Przewodniczył Johannes Eichler. Koledzy, rzekł poważnym tonem: Jestem tu w zastępstwie Eugene albowiem jego chwilowy stan nie pozwala mu na przewodniczenie. Uf! Chwilowy stan Eugenia był w istocie niezwykły, otóż przywódca Heimat Schutzu znajdował się w łóżku swojej narzeczonej, w dodatku sam leżąc na brzuchu. Jego okazały tyłek, którym zajmował się doktor Gens Fleisch, przykryty był grubym bandażem przesiąkniętym malowniczo-jodyną i maścią. Nasz drogi towarzysz Ice, oznajmił Eichler, uległ zranieniu. Zdaniem lekarza potrwa kilka dni, zanim znów będzie do naszej dyspozycji. Większość zebranych stanowiła młodzież, ich twarze lśniły w blasku lampy, w wodnisto-niebieskich oczach malowała się uległość. Ci wciąż niezawodni chłopcy gotowi byli zawsze uwierzyć w to, co się im z przekonaniem mówiło. Wiem, że mogę z wami rozmawiać szczerze, powiedział Johannes Heichler. Dlatego z całym zaufaniem chcę was poinformować o tym, co się naprawdę stało. Naszego Eugena Ajsa, a więc i waszego, przywódcę, poszczu to psem. To niesłychane, zawołało kilku zebranych naraz. Niesłychane było jednym z dwóch najczęściej w tym gronie używanych słów. Drugie słowo, pozytywne, brzmiało brawo. Te słowa starczały im na całe godziny. Odważono się napaść na jednego z naszych szeregów. Johannes Eichler był wzburzony, a nawet przerażony. To daje wiele do myślenia. Tak to się zwykle zaczyna. Potem przyjdzie kolej na następnego. I ani się obejrzymy, jak wszyscy będziemy wydani na pastwę krwiożerczych psów. A teraz pytam, czy możemy do tego dopuścić? Nie, prawi mężczyźni nie mogli do tego dopuścić. To przecież tak, jakby cały Heimatschutz został pogryziony w tyłek, a nie tylko Eugen Eyes. Johannes Eichler zamówił kolejkę piwa, do tego podwójną wódkę. Potem poprosił szanownych wypróbowanych towarzyszy, aby zaśpiewali jego ulubioną piosenkę Ustrzeliłem jelenia w dzikim boże. Chłopcy spełnili prośbę z wielką gorliwością. Eichler z satysfakcją przyglądał się śpiewającym. Jednocześnie kontrolował gospodarza, rzucając na boki badawcze spojrzenia wyćwiczonego feldfebla. Kiedy bowiem w gospodzie zapanował nastrój entuzjazmu, szarfkę próbował nie dolewać swoim klientom. Śpiewacy z Haymartrzutsu ryczeli dalej o szlachetnym myśliwym. W tej podniosłej chwili wszyscy czuli się dumnymi myśliwymi. Ale gdy co roku, późną jesienią, istotnie odbywało się polowanie, byli oni używani jedynie jako nagonka. Strzelanie do kozłów stanowiło przywilej miejscowych wodzów. Kiedy jednak śpiewali, cały świat należał do nich, łącznie z mazurskimi lasami. Obrońcy ojczyzny kończyli z uczuciem. Ciągnęli ostatnie tony pieśni jak gumę. Eichler wstał. Moi drodzy, zaczął. Ich wrażliwe serca, ich gorące niemieckie serca niemalże przestały bić. Ale to, co naprawdę usłyszeli, to był brzęk szkła. Pękła szyba w oknie i do środka wpadł podłużny przedmiot potoczył się po stole skakał między kieliszkami wreszcie zatrzymał się bez ruchu drugi przedmiot dokładnie taki sam jak poprzedni wpadł zaraz za nim zebrani patrzyli na to co przed nimi leżało miało to wielkość i kształt średniego rondelka do kawy z grubą rączką długości około 30 cm z obu tych przedmiotów ostro syczących wydobywała się gęsta tłusta ciemnoniebieska smuga dymu granaty ręczne Krzyknął ktoś przerażony. Wszyscy rzucili się na ziemię, chowali po kątach, skakali do drzwi i okien, potykali się o siebie bladzi z wykrzywionymi twarzami, padali sobie w ramiona, aby się nawzajem osłonić. Przewracali się jeden na drugiego. Kieliszki pękały, a ich zawartość wylewała się na podłogę. Potem rozszedł się straszliwy smród, jakby pękła rura kanalizacyjna. Granaty się wypaliły. Leżały teraz cicho i spokojnie. Nie wybuchły, nawet by nie mogły, bo nie miały zapalników. Słychać było jeszcze ostatni syk, niczym palącego się cygara, które zostało wrzucone do wody. Potem nastąpiła przygniatająca cisza. Ludzie zaczynali się podnosić. Zrazu ostrożnie, rozglądając się uważnie, pełzali na kolanach. Na ich pobladłych twarzach malowało się najpierw zdumienie, potem ulga. A jeszcze później rozległ się spazmatyczny śmiech, wreszcie ktoś krzyknął: oddział zmotoryzowany! Był to jeden z synów uszkurata, którego odtąd uważano za trzeźwego i energicznego. Chłopiec wybiegł. Kilku pognało za nim. Szukali sprawcy, który ich zmusił do tarzania się w knajpianym brudzie, ale ich starania okazały się bezowocne. Sprawca, a raczej sprawcy, bo było ich dwóch, nacieszyli się wywołaną przez siebie sceną, po czym szybko się ulotnili. Tymczasem Johannesowi Eichlerowi udało się wygramolić z grona kolegów. Dysząc zapytał, kto to był, i na tym samym oddechu sam sobie udzielił odpowiedzi brzemiennej w skutki: Domyślam się, kto się na to odważył. Ale z nami nie pójdzie tak łatwo. Moja cierpliwość już się wyczerpała. Od tej chwili. Koniec z pobłażliwością. To byłoby po prostu samobójstwo. Teraz ja osobiście przystępuję do akcji. Wieczorem tego dnia alfons Materna opuścił swoją zagrodę mówiąc: Mam jeszcze coś ważnego do załatwienia. Szedł przez końskie wzgórze, przez psie łąki ku wsi. Była gwiaździsta noc. Na horyzoncie drzewa i niebo jakby się delikatnie dotykały. Księżyc leniwie żeglował pomiędzy kłębiącymi się strzępami chmur. Materna wszedł do chaty żandarma Klingera. Działo to się dokładnie w tym samym czasie, kiedy w gospodzie Scharfkego, Heimat Heimatschutz został rozpędzony na cztery wiatry przez dwa ślepe granaty. Materna powiedział – jest już wprawdzie dość późno na moim zegarku, dwanaście po dziesiątej, czy tak? Żandarm skinął głową, rzuciwszy przedtem okiem na zegar ścienny. Następnie oświadczył: Obojętne, która godzina, ja zawsze jestem do dyspozycji. Pan nie pochodzi stąd, powiedział materna, ale tu pełnię służbę. Starszy żandarm Klinger nie miał może polotu, ale w jego uczciwość w żadnym razie nie można było powątpiewać. Był urodzonym stróżem porządku. Czy sporządził pan już raport o śmierci mojego syna? Zapytał materna. Oczywiście, odpowiedział Klinger. Wszystko tu jest jasne. Przez kilka chwil materna odczuwał wobec tego człowieka jakby współczucie, bo ten poczciwy żandarm nie dorósł do szczególnych wymagań tej doliny, po czym zapytał, co pan zatem stwierdził podczas dochodzenia. Według zeznań świadków całkowicie ze sobą zgodnych, oświadczył żandarm, można uznać za udowodniony następujący przebieg zdarzenia. Pański syn Alfred Materna podczas spaceru na bagnach nadepnął na minę albo jakiś niewypał z czasów wojny. Wybuch spowodował jego śmierć. I pan w to naprawdę wierzy? Pani Materna, rzekł Klinger, to, co ja myślę, przypuszczam albo uważam za możliwe, jest zupełnie nieważne. Ja kieruję się wyłącznie wynikami śledztwa zeznaniami świadków złożonymi pod przysięgą. A jeśli pan udowodni, że pan się myli. Klinger stał się niespokojny. Zaczął chodzić po pokoju w tej z powrotem. Na ścianach wisiały trzy mapy: Prus, Prus Wschodnich oraz Maulen i okolicy. Pani Materna, o co panu chodzi? Czego pan chce ode mnie? W każdym razie nie chcę, aby pan stracił posadę, ponieważ ma pan pewne poczucie sprawiedliwości, a nie byłbym taki pewien, czy tą cechą będzie obdarzony pański następca. Klinger zaczął z trudem oddychać. Jak podczas silnego wiatru, powiedział: Mój raport jest absolutnie bez zarzutu. Ale nie jest całkowicie prawdziwy. Jeśli zechce, potrafię udowodnić, co następuje. Mój syn Alfred został śmiertelnie raniony granatem podczas ćwiczeń szutsu. Mogę mieć zeznanie w tej sprawie jednego z tych, którzy rzucali. Chodzi o mojego syna Hermana. On był przed tym. Akurat pański syn? Powiedział Klinger. To straszne. Straszne dla kogo? Dla pana, dla mnie? Dla tego patriotycznego przedszkola, dla tego, co miało być sprawiedliwością, czy też dla pańskiego raportu? Jeśli to, co pan twierdzi istotnie, mogłoby zostać udowodnione, wyznał Klinger, to koniec ze mną. Tak to jest, powiedział materna. A czego pan oczekuje ode mnie? Zapytał Klinger, przerażony. Niech pan to w spokoju przemyśli. I niech pan nie działa pochopnie. Będę na pana czekał jutro po południu u mnie. Albo na protokół, albo na wypicie wódki, albo na przeprowadzenie rozmowy. Rozmowy przyjaciela z przyjacielem, jeśli pan tak woli. Tylko mnie ubezpieczajcie, zarządził Johannes Eichler. Dwóch niech się trzyma drogi na odległość głosu, dwóch zajmie się bramą, dwóch niech patroluje zagrodę. Tylko żadnych działań bez mojego wyraźnego rozkazu. Zabraniam tego. Nikomu nie wolno dać się lekkomyślnie sprowokować. Po czym Johannes Eichler wszedł przez bramę do obejścia materny, trzymając pistolet w kieszeni spodni. Nikt mu w tym nie przeszkadzał. Taj rasa bowiem można było poruszyć tylko gwizdem albo zawołaniem, a Jakub Jabłoński, za pozwoleniem materny, chwilowo był pilnie zajęty dzbankiem sznapsa. Eichler przeszedł przez próg. Materna! Zawołał wyzywająco. Nie ma go tu, odpowiedział delikatny głos. Była to Margaretę Eichler. Był niemal zachwycony. Podszedł do niej wzruszony i z gwałtowną serdecznością rzekł: Całe lata nie było nam dane się widywać, a w tych dniach wciąż się spotykamy. Nazwałabym to szczęściem w nieszczęściu, powiedziała Margaretę przytłumionym głosem. To dla mnie wiele znaczy. Nie więcej niż dla mnie zapewnił Johannes, ujmując przy tym jej rękę, którą mu podała z ufnością. Kiedy cię widzę, odczuwam boleśnie, ile straciłem. Wtedy, przed piętnastu laty, wybrała maternę. Wzięła go razem z jego osieroconymi dziećmi, z jego widocznymi już wówczas dziwactwami. Była przekonana, że materna i mazury to nierozerwalna całość. Ale materna zawiódł w jej oczach, oddał się płytkim radościom, gardził wspólnotą. Eichler przerastał go coraz bardziej. Jesteś sama? zapytał johannes. Brigitte już śpi, Herman również leży w swojej komorze. Maria służąca gdzieś się zaszyła, a Jabłoński przypuszczalnie tkwi gdzieś w kącie, całkiem pijany. Takie ekscesy są w tym domu na porządku dziennym. Czy możesz sobie wyobrazić, johannes, jak ja cierpię? A materna? ten powlukł się gdzieś na wieś, ale nie powiedział dokąd. Nigdy mi tego nie mówi. Ta informacja mogłaby mieć znaczenie, oświadczył Eichler nasłuchując. Czy możesz mi powiedzieć, kiedy poszedł do wsi? Krótko przed dziewiątą. To podejrzane, stwierdził Eichler. Ale nie posądzam materny o lekkomyślność czy głupotę. A co się stało? Nadzwyczajnie miły incydent, na szczęście bez dalszych następstw. Nie musi on koniecznie pozostawać w związku z materną, choć nie jedno nad to wskazuje. Johannes... Powiedziała margaretę cicho, dlaczego wszystko musiało się potoczyć tak, jak się potoczyło. Długo nad tym myślałam, ale nie rozumiem. Ze mną jest tak samo przyznał Eichler. Jego fantazja nie była wybitna, ale wystarczała na moulen. Dla niego Margaretę pozostała młodą dziewczyną z tamtych czasów o lśniących blond włosach, pełną ufności. Jej budząca pożądanie cielesność nie miała w sobie nic wiejskiego. W oczach Eichlera Margaretę była damą, niemal szlachcianką, na którą spoglądało się z czcią, jeśli się akurat nie było materną. Nikt nie potrafi pojąć, ile ja wycierpiałam, wyznała Margaretę. Ktoś słabszy dawno by się załamał. Johannes Eichler ujął jej rękę ponad stołem. Margaretę, powiedział ciężko, uważam, że Alfred, którego kochałaś przecież jak własnego syna, zasługuje na uroczysty pogrzeb. Jestem gotów zająć się tym. Jestem pewien, że ty też tak uważasz. Musisz mi pomóc. Możesz na mnie liczyć, Johannes, ponieważ wiem, że i ja mogę liczyć na ciebie. Alfons Materna zbliżył się do podwórka. Zaczął zastawiać swoje sidła, ale wiedział, że zanim złapią się w niewilki, upłynie jeszcze wiele czasu. Wdychał przyjemny ciepły zapach nocy, który wydzielała syta ziemia, podobny do zapachu świeżo upieczonego chleba. Zboże dojrzało już do żniw. Materna spoglądał w niebo. Przed domem wyszedł mu naprzeciw Jakub Jabłoński, lekko się zataczając. W kuchni siedzi eichler oznajmił stłumionym głosem. Trzyma rękę twojej żony i coś do niej mówi i ty na to pozwalasz? Opowiedz mi dokładnie, powiedział materna. Wziął Jakuba pod ramię i poprowadził w stronę końskiego wzgórza, gdzie stał czerwony Bóg. Sękata sylwetka wyraźnie odcinała się na tle nocnego nieba. Nie powinieneś tego tolerować, rzekł Jabłoński. Eichler przyszedł, kiedy nikt nie pilnował domu. Taj raz spała, ja wlewałem sobie siebie strumienie sznapsa, ale go usłyszałem. Wyskoczyłem przez okno do ogrodu, obszedłem dom dookoła i zajrzałem do kuchni. Siedział tam. A naprzeciw niego siedziała Margarete. Gruchali jak dwa gołąbki. — O czym rozmawiali? — zapytał materna. — Oczywiście o tobie i to wcale nie pochlebnie. — Ciekawe powiedział materna, prawie jak na zamówienie. I to wszystko? Jeszcze ci mało? Niezupełnie, rzekł materna powoli. Patrzył w księżyc i oddychał głęboko. Zdawał się rozkoszować intensywnym zapachem nocy. Jabłoński powiedział pogardliwie. Patrzyła na niego jak chciele przed ubojem. I to cię nie złości? Nie, odparł materna spokojnie. Uważam to raczej za zabawne. Jakub położył dłoń na ramieniu przyjaciela. Tego, co się ostatnio wydarzyło, było stanowczo za wiele dla ciebie. Ale nie przejmuj się, Alfons, to minie. To może oznaczać początek nowego, powiedział materna. Jeszcze nie dostrzegam wszystkich możliwości, jakie się tu otwierają. Ale jedno wiem już teraz. Można przy tym zejść na psy. Dlaczego jednak to ja mam być tym, który musi zejść na psy? To był bezpłatny fragment. Po więcej, zapraszamy do aplikacji audioteki.